Czy zastanowiliście się, dlaczego wasz level na koncie PlayStation Network tak poszybował w górę? Witam serdecznie z tej strony Cyber, a w tym materiale postaram się przedstawić wam zmiany, które zostały wprowadzone do systemu trofek na koncie PlayStation Network. Czyli tak, do tej pory levele były standardowo określane, czyli mieliśmy level uwarunkowany tym, ile punktów zdobyliśmy za nasze trofki. To się między innymi nie zmieniło. Jedyna różnica jest taka, że ilość punktów została zwiększona. Czyli zarówno za brązę, srebro, złota czy za platynę. W obecnej chwili ten system przypomina trochę ranking sezonowy gier typu MOBA. Czyli na przykład, jeżeli mamy od 1 do 99 poziomu, mamy brąz 1, między 100 a 199 brąz 2, 200, 299 brąz 3. No i oczywiście to dalej się zwiększa. Przechodzimy na srebro, później ze srebra na złoto i ze złota na platynę. Platyna to jest 999. Tu powinien być jeszcze plus. A dlaczego? Zaraz do tego przejdziemy. Jak można u mnie zobaczyć na poziomie, do tej pory miałem 44 poziom. Od tego czasu nie zdobyłem żadnej trofki. No i level mi się zmienił na 531. 531 to jest srebro 3. Jak można zobaczyć, ikonki się jeszcze nie zmieniły. Prawdopodobnie z czasem to się wszystko zmieni. No, to właśnie jest to. Czyli mamy jeszcze, jak to się mówi, ten standardowy wygląd, czyli żółta gwiazda i w środku trofka. Jak można zobaczyć na rankingi topowe, czyli Hoko ma pierwsze miejsce. On ma 1457 poziom, czyli on już przeskoczył te 999. No i on będzie miał platynę. No cóż, jeżeli chodzi o sam fakt wbijania. Dobra. Tak naprawdę nic nam to nie daje poza jakimś tam wizualnym aspektem, plus tam można się pochwalić czy coś takiego przed znajomymi, ile się wbiło. A szkoda, bo fajnym rozwiązaniem by było, gdyby była na przykład możliwość uzyskania jakichś bonusów za awanse na wyższe rankingi, może jakoś sezonowo to zrobienie? Kto wie. Patrzmy na nagrody. Co za problem byłoby na przykład wprowadzić nagrodę, im wyższa ranga, tym na przykład dostęp do większej ilości motywów darmowych, awatarów, może jakieś bonusy do gier? Albo jakieś promocje małe? Kto wie. Na pewno można byłoby to jakoś rozwiązać. Tak czy inaczej, no oczywiście zachęcam do wbijania kolejnych trafek, zwiększenia levelu. Jak coś, pochwalcie się. Ile wam się udało ugrać do tej pory? Trzymajcie się, pozdrawiam.